Witam wszystkich na kanale Zaginiona Ekspedycja. Nazywam się Michał i dziś zabiorę Was na wyprawę w głąb bezkresnych leśnych ostępów, skrywających zapomniane świadectwa z przeszłości. Wybierzemy się w okolice Sztumu, gdzie w gęstwinie drzew i krzewów poszukamy opisywanego w dawnych, przedwojennych źródłach miejsca tańca czarownic. Opowiemy Wam, o jakim wydarzeniu sprzed lat mówi inskrypcja na potężnym kamieniu, leżącym samotnie w środku gęstego lasu. I jaki związek z tym miał ten groźny mężczyzna z bujnym wąsem i trupią czaszką na czapce? Tego wszystkiego dowiecie się z naszego filmu. W dzisiejszym odcinku Kamień Mackensena i Hexentanzplatz. Miejsce tańca czarownic. Każde z miejsc, w którym zamieszkują ludzie, po czasie przesiąka historią. Rozmaite przeżycia, zarówno te radosne, jak i tragiczne, mają olbrzymi wpływ na lokalną społeczność. Tereny wokół Malborka, Sztumu, Tczewa czy Dzierzgonia do dziś pełne są tajemniczych głazów czy pomników, świadectw minionych wydarzeń, zapadłych miejscowym w pamięci. Jednak co gdy dawni mieszkańcy już nie żyją, albo w większości wyjechali, jak to się stało z ludnością niemiecką po ostatniej wojnie. Tutaj z pomocą przychodzą nam wspomnienia, opisy i dawne relacje świadków i regionalistów. Jednemu z takich badaczy zawdzięczamy zdumiewająco szczegółowe opisy miejscowych nazw potocznych, lokalnych legend i wielu innych ciekawostek na temat terenów nad Dolną Wisłą i Nogatem. Nazywał się Artur Zemrau. Był wybitnym niemieckim historykiem i regionalistą. Jako redaktor czasopisma naukowego Mitteilungen des Copernicus Vereins, czyli komunikatów Towarzystwa Kopernikowskiego w Toruniu, w 1928 roku wydał wspaniałą pracę pod tytułem Miejsca i nazwy lokalne dawnego okręgu Sztum i Leśnictwa Benowo w Komturii Malborskiej. Pełno jest w niej niesamowitych informacji i szczegółów, takich jak ludowe nazwy małych leśnych wzgórz czy niewielkich mokradeł. Wilcza Góra, Węgierskie Błota czy Karczma na Rozstaju działają na wyobraźnię podczas wędrówek po Lesie Sztumskim. Naszą uwagę przyciągnęły jednak doniesienia o wielkim kamieniu leżącym w środku lasu, pokrytym wyrytymi na nim niemieckimi napisami. W książce Artura Zemrau widnieje opis dotyczący tego głazu. Już na początku od razu rzuciło nam się w oczy słynne nazwisko – von Mackensen. Kim była ta sławna postać i jaki ma związek z tajemniczym kamieniem? Anton Ludwig Friedrich August Mackensen urodził się 6 grudnia 1849 roku w Saksonii. Już jako 20-latek został bohaterem wojny francusko-pruskiej, służąc w kawalerii. Błyskawicznie piął się po szczeblach kariery. Został adiutantem samego cesarza Niemiec Wilhelma II, który obdarował go tytułem szlacheckim. August von Mackensen był także dowódcą 1. przybocznego pułku huzarów, a następnie całej brygady kawalerii Czarnych Huzarów Śmierci, stacjonującej w Gdańsku. To właśnie z czarnym mundurem huzarów śmierci, bujnym wąsem i futrzaną czapką z trupią czaszką, zwaną Totenkopf, najbardziej kojarzony jest August von Mackensen. Jego wizerunek stał się symbolem pruskiego wojska, a wraz z wybuchem Wielkiej Wojny miała rozkwitnąć nieśmiertelna sława niemieckiego generała. W 1914 roku wybucha I wojna światowa. 65-letni generał August von Mackensen jako dowódca 17 Korpusu został przydzielony do obrony Prus Wschodnich przed wdzierającą się w granice Niemiec armią rosyjską. Pod koniec sierpnia 1914 roku
przyczynił się do zniszczenia potężnej drugiej armii rosyjskiej generała Samsonowa w legendarnej bitwie pod Tannenbergiem. W tym samym roku zwycięsko walczył z Rosjanami w pierwszej bitwie nad Jeziorami Mazurskimi i w krwawym boju pod Łodzią. Na początku maja 1915 roku, podczas potężnej ofensywy w Galicji, w bitwie pod Gorlicami całkowicie rozgromił wojska rosyjskie i przełamał front wschodni, awansując na feldmarszałka. W październiku 1915 roku August von Mackensen został przeniesiony na Bałkany, gdzie na czele sił niemieckich, austro-węgierskich i bułgarskich już po dwóch dniach pobił armię serbską i wkroczył do Belgradu. Rok później von Mackensen walczył w Rumunii, gdzie odniósł wiele zwycięstw nad armią rumuńsko-rosyjską. W jego 67 urodziny, 6 grudnia 1916 roku, niemieckie wojska zdobyły Bukareszt. Do stolicy Rumunii von Mackensen wjechał triumfalnie na białym koniu i urządził się w rumuńskim Pałacu Królewskim. Do końca I wojny światowej był gubernatorem zdobytych ziem. Feldmarszałek August von Mackensen osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia. Za swoje niesamowite wojenne wyczyny otrzymał już wszystkie możliwe pruskie medale. Był jednym z najlepszych dowódców podczas I wojny światowej i już za życia stał się prawdziwą legendą, symbolem zwycięstw niemieckiej armii. Jednak na innych frontach Niemcy nie odnosili sukcesów, a wojna w ogólnym rozrachunku była już dla nich przegrana. Cesarstwo niemieckie stanęło na krawędzi potężnej katastrofy. Pierwsza wojna światowa zakończyła się kapitulacją Niemiec 11 listopada 1918 roku. Tę datę świętujemy dziś jako Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Radosne nastroje wśród Polaków były jednak zupełnym przeciwieństwem tych panujących wśród Niemców. Społeczeństwo Niemiec nie mogło przyjąć do wiadomości informacji o przegranej wojnie. Mówiono o ciosie w plecy, które mieli zadać walczącej na frontach armii niemieckiej demokraci, socjaliści, komuniści i Żydzi. Cesarstwo niemieckie upadło. Cesarz Wilhelm II abdykował, wprowadzono ustrój demokratyczny, a kraj opanowały anarchia, głód, hiperinflacja i rewolucyjny zamęt. Bezradność rządzących i narastający kryzys gospodarczy zachwiały wiarą w niestabilną demokrację. Podpisanie kończącego wojnę upokarzającego traktatu wersalskiego wyzwoliło w Niemcach poczucie rozgoryczenia i chęć zemsty. Niepodległa Polska uzyskała dostęp do morza, zwany polskim korytarzem, który podzielił Niemcy na dwie części. Dawny Sztum i Marienburg, czyli dzisiejszy Sztum i Malbork, pozostały w Prusach Wschodnich, odizolowanych od reszty Niemiec przez ziemie przyznane Polsce. Powracający z frontu zdemobilizowani żołnierze niemieccy, widzący chaos panujący w kraju, łączyli się we Freikorpsy, prawicowe oddziały paramilitarne, ścierające się z komunistami podczas walk ulicznych. Powstawały różne stowarzyszenia kombatanckie, takie jak Związek Żołnierzy Frontowych Stahlhelm, które oprócz pomocy dla weteranów kultywowały wojskowe tradycje i głosiły prawicowe, monarchistyczne postulaty, będąc w opozycji do nieudolnej demokracji. Ich członkowie pojawiali się w swoich starych cesarskich mundurach, żywiąc nadzieję, że walka o wielkość Niemiec nadal będzie kontynuowana po 1918 roku. Jednym z autorytetów w tych burzliwych czasach był właśnie stary feldmarszałek August von Mackensen. Razem z feldmarszałkiem Paulem von Hindenburgiem, bohaterem spod Tannenbergu, byli żywymi legendami i symbolami pamiętnych niemieckich zwycięstw na frontach Wielkiej Wojny. Von Mackensen opowiadał się za powrotem Niemiec do dawnej potęgi i chwały. Był także członkiem organizacji Stahlhelm i stanowczo sprzeciwiał się postanowieniom traktatu wersalskiego. W Niemczech lat 20. zapanował kult wojennych bohaterów. Podczas Dnia Traumy Narodowej, zwanego Volkstrauertag, upamiętniano wszystkie ofiary tej hekatomby. Wierzono, że podczas Wielkiej Wojny 2 miliony żołnierzy nie zginęło na marne, a ich poświęcenie miało być zapamiętane na wieki. Wszędzie powstawały pomniki z wyrytymi na nich nazwiskami poległych. Podczas I wojny światowej w latach 1914-1918 za cesarza i ojczyznę poległo 2250 żołnierzy i oficerów 152 Regimentu Piechoty imienia Zakonu Niemieckiego, stacjonującego w Malborku i Sztumie. Pamiętajmy, że byli to nie tylko Niemcy. W tym pułku służyło bardzo wielu Polaków z Prus Zachodnich. Na inskrypcjach na nagrobkach i pomnikach
często widnieją swojsko brzmiące polskie nazwiska. Po I wojnie światowej decyzją zwycięskich państw Ententy ograniczono liczebność niemieckiej armii. W 1918 roku 152 Regiment Piechoty z Malborka i Sztumu również został rozwiązany. W 1922 roku dawni żołnierze z Malborka i Sztumu powołali Związek Tradycji Wojskowych 152 Regimentu Piechoty imienia Zakonu Niemieckiego. Zacieśniali więzi koleżeńskie, co miesiąc wydawali swoje pismo tematyczne i kultywowali pamięć o dawnych towarzyszach broni. Niemieccy kombatanci organizowali spotkania ze swoimi dawnymi dowódcami, podczas których wygłaszano przemowy i śpiewano frontowe pieśni. O jednym z takich wydarzeń, mającym miejsce właśnie w okolicach Sztumu, donosiła prasa i wspomniany przeze mnie wcześniej regionalista Artur Zemrau. W swojej książce o lokalnych nazwach miejscowych w okolicach Sztumu, Artur Zemrau zawarł następujące informacje. W roku 1928 w tym miejscu Związek Żołnierzy i Wojskowych Generalfeldmarschall von Mackensen wzniósł pomnik na pamiątkę defilady, którą przed Mackensenem odbyły stowarzyszenia kombatanckie z okręgów Sztum i Malbork dnia 28 sierpnia 1924 roku. Informacja ta widnieje w podrozdziale o leśniczówce Neuhackenberg. Znajdowała się ona w dzisiejszej Grzępie, niedaleko pałacu w Goraju, na północ od Sztumu. Czytamy o Artura Zemrau, że pomnik zbudowano w Hexentanzplatz, czyli w miejscu tańca czarownic. Taka była lokalna nazwa tego terenu od niepamiętnych czasów, aż do końca II wojny światowej. Istnieje nawet pocztówka z epoki, na której przedstawiono rzekome miejsce spotkań wiedźm w lesie sztumskim. Tak lokalna ludność nazywała czasem tajemnicze starożytne kręgi kamienne, czy inne miejsca owiane nadprzyrodzoną aurą. W swojej książce Artur Zemrau obok opisów niezwykłych miejsc podawał także numery leśnych jagen, po polsku numery leśnych oddziałów. Dzięki temu możemy dziś zlokalizować miejsca, o których pisał. Dzięki podanemu numerowi jagen, a w naszym przypadku jest to oddział numer 198, namierzymy dokładnie obszar, nazywany niegdyś Hexentanzplatz. Zobaczymy, czy miejsce z pocztówki wygląda dziś podobnie. A teraz wyruszamy w teren, odnaleźć w lesie pomnik z przedwojennego opisu. Pomnik von Mackensena został wzniesiony w lesie sztumskim, zwanym niegdyś Lasem Ryjewskim. Jesteśmy teraz w okolicach Grzępy, zwanej przed wojną Neuhackenberg. Kierujemy się w stronę oddziału numer 198, idąc drogą prowadzącą ze wsi Koniecwał w głąb lasów sztumskich, w kierunku jeziora, zwanego Białym. W pobliżu znajduje się potężna ceglana strzelnica Wehrmachtu. My idziemy jednak kawałek dalej. Jesteśmy na terenie dawnego oddziału leśnego numer 198. Dziś ten oddział ma numer 54. Idziemy w dobrym kierunku. Jesteśmy prawie na miejscu. To tutaj, ponad 100 lat temu, zrobiono zdjęcie z pocztówki. Według miejscowych był tu Hexentanzplatz, miejsce tańca czarownic, gdzie w zamierzchłych czasach wiedźmy miały spotykać się na sabaty z diabłem.
Jesteśmy już niedaleko. Wchodzimy głębiej w las. Jesteśmy na miejscu. Niepozorny, niewidoczny ze ścieżki. Pomnik z książki Artura Zemrau. Niemiecka inskrypcja na kamieniu zachowała się w bardzo dobrym stanie. A brzmi ona tak. Hier standen am 28. August 1924 in Parade vor ihrem alten kommandierenden General, dem Generalfeldmarschall von Mackensen. Die Kriegervereine der Kreise Sturm und Marienburg. Der Ort, den Heldenfuß betreten, er sei geweiht. Krieger- und Militärverein Generalfeldmarschall von Mackensen. 1928. Co ciekawe, zachowała się jedna przedwojenna pocztówka, na której przedstawiony jest pomnik w całej okazałości. Patrząc na datę na pocztówce, kamień Mackensena musiał zostać wzniesiony przed 8 lipca 1928 roku. Wielki granitowy głaz ustawiono na postumencie zbudowanym z kamieni związanych z zaprawą. Przed wojną pomnik musiał zdecydowanie wyróżniać się z otoczenia. Dzisiaj jednak leży obalony i zapomniany pośrodku lasu. Na zbliżeniu dokładnie widać napis wyryty na pomniku. Wizyta feldmarszałka von Mackensena musiała być niezwykle ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności, w tym jego dawnych żołnierzy, skoro na tę pamiątkę wniesiono tak okazały pomnik. W numerze 158 gazety Weichsel Zeitung z roku 1928 zawarto relację, w której opisano ciekawy fakt. Podczas wznoszenia pomnika znaleziono cegły, kolorowe odłamki naczyń i stary żelazny hak. Co mogłyby robić w środku lasu? Według relacji leśniczego okręgowego Hensela, w tym miejscu stała w dawnych czasach stara leśniczówka. Prawdopodobnie odnaleziono wtedy pozostałości po leśniczówce Karbowiczesno, zaznaczonej na kilku mapach z XVIII i XIX wieku. A więc w jednym miejscu mamy starą leśniczówkę, miejsce tańca czarownic i zniszczony dękmal na cześć niemieckiego feldmarszałka. Pomnik von Mackensena został wysadzony już po wojnie. Głaz leży w leju po wybuchu, a wokół zachowały się resztki kamiennego postumentu. Na szczęście sam kamień z inskrypcją przetrwał eksplozję. Jakie informacje możemy wyciągnąć z tego napisu? Oto kilka ciekawostek. Data zorganizowania defilady w 1924 roku była bardzo symboliczna. Dokładnie 10 lat wcześniej, 28 sierpnia 1914 roku, wojska 17 Korpusu generała von Mackensena domknęły pierścień okrążenia wokół całej rozgromionej II Armii Rosyjskiej, zapewniając Niemcom zwycięstwo w wielkiej bitwie pod Tannenbergiem. Co ciekawe, 4 dni przed defiladą w Lesie Sztumskim, 24 sierpnia 1924 roku, w Królewcu, stolicy Prus Wschodnich, odbyło się niezwykłe spotkanie.
z okazji 10. rocznicy rozpoczęcia słynnej bitwy pod Tannenbergiem wzięli w nim udział wszyscy niemieccy wyżsi dowódcy, stojący na czele zwycięskich wojsk dekadę wcześniej. Przy stoliku siedzą sędziwi feldmarszałkowie von Mackensen i von Hindenburg. Żołnierze z Malborka i Sztumu, służący w 152. Regimencie Piechoty imienia Zakonu Niemieckiego, ponieśli ciężkie straty w słynnej bitwie pod Tannenbergiem, a pod dowództwem von Mackensena walczyli także m.in. w starciu pod Warszawą, w krwawej bitwie pod Łodzią, czy podczas zwycięskiej kampanii w Rumunii. Z pewnością mieli powody do dumy, służąc u boku legendarnego feldmarszałka. Dlatego też zrzeszenie wszystkich jego byłych żołnierzy przyjęło sobie za nazwę jego nazwisko. Związek Żołnierzy i Wojskowych Generalfeldmarschall von Mackensen. Feldmarszałek doczekał się nawet marszu wojskowego na swoją cześć, o nazwie Unser Mackensen, nasz Mackensen. Oczami wyobraźni możemy przenieść się do 1924 roku i zobaczyć tę paradę wojskową, mającą miejsce w pięknych okolicznościach przyrody. Wyobraźmy sobie maszerujących tą drogą żołnierzy, idących w rytm orkiestry w równym szyku i pod rozwiniętymi sztandarami. Las Sztumski rozbrzmiewał echem komend wojskowych i żołnierskich pieśni. W miejscu, gdzie ustawiono pamiątkowy kamień, stał feldmarszałek von Mackensen, przyjmujący honory wojskowe i obserwujący defiladę swoich wiernych weteranów. Po uroczystym przemarszu wybrzmiały przemówienia o braterstwie broni i o wiecznej pamięci o poległych towarzyszach. Opowiadano historie frontowe, zapewniając o sile niemieckiego ducha i powrocie utraconej chwały. Na tym zdjęciu z epoki, niestety niezbyt wyraźnym, widzimy maszerujących przez Sztum członków lokalnych stowarzyszeń weteranów wojennych. Mają na sobie charakterystyczne szarfy kombatanckie. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie historie mogliby opowiedzieć, gdyby żyli do dziś. Nastały lata 30. Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera, stary feldmarszałek August von Mackensen często pojawiał się na uroczystościach organizowanych przez partię nazistowską. Występował na nich jako żywa legenda, ucieleśniająca militarną potęgę Niemiec. Sława i szacunek, jakim naród niemiecki darzył von Mackensena, były wykorzystywane przez Hitlera. Trupia główka i jego słynny czarny mundur huzarski dały początek czarnym mundurom czołgistów sił pancernych III Rzeszy, którzy podtrzymywali tradycję cesarskiej kawalerii. Jednak najbardziej znani z noszenia czarnych mundurów i trupiej czaszki, zwanej Totenkopf, byli SS-mani. Z drugiej strony, von Mackensen otwarcie głosił swoje monarchistyczne poglądy. Sprzeciwiał się też nazistowskiej polityce walki z Kościołem. Po agresji III Rzeszy na Polskę we wrześniu 1939 roku protestował przeciwko okrucieństwom popełnionym na Polakach. Feldmarszałek August von Mackensen zmarł 8 listopada 1945 roku w wieku 95 lat. Był świadkiem i uczestnikiem największych wydarzeń w historii swojego kraju. Urodzony w Królestwie Prus, brał udział w zjednoczeniu Niemiec. Przeżył momenty chwały Cesarstwa Niemieckiego i jego upadek po przegranej I wojnie światowej. Doświadczył chaosu Republiki Weimarskiej, mroku reżimu hitlerowskiego, klęskę III Rzeszy i zniszczenie kraju po II wojnie światowej. Zmarł w Niemczech, okupowanych przez zwycięskich aliantów. Do końca życia pozostał symbolem i legendą, otoczony nimbem chwały niezwyciężonego generała, zwanego Ostatnim Huzarem. W roku 1945 i kilka lat po II wojnie światowej większość ludności niemieckiej opuściła okolice Sztumu i Malborka. Część autochtonów, w tym tych polskiego pochodzenia, jednak pozostała. Nowi osadnicy, Polacy, przywieźli na tę ziemię własne historie, legendy i problemy dnia codziennego. Pomnik na pamiątkę defilady dawnych żołnierzy przed swoim starym dowódcą, feldmarszałkiem von Mackensenem, został wysadzony na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Po traumatycznych doświadczeniach II wojny światowej niszczono wszystko, co kojarzyło się z Niemcami.
I tak do dziś samotny kamień, będący świadkiem tej historii, leży w głębi lasu, czekając na lepsze czasy. Kto wie, może kiedyś zostanie podniesiony i wyeksponowany. Lecz nie jako symbol polityki czy ideologii, a świadectwo działania na rzecz pamięci o dawnych dziejach naszych ziem. To już wszystko na dzisiaj. A jeśli spodobała Wam się nasza dzisiejsza historia, napiszcie komentarz pod filmem, kliknijcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A jeśli chcecie więcej ciekawostek na temat okolic Sztumu i Malborka, sięgnijcie po książkę, którą wydał nasz kolega Piotr Podlewski. Sprawdźcie też kanał Penetracje po Powiślu. Za pomoc i materiały chcielibyśmy także serdecznie podziękować Sławomirowi Michalikowi, pasjonatowi historii ziemi sztumskiej. A Wam, drodzy widzowie, szczególnie polecam odwiedzić przepiękne okolice Sztumu i Malborka. A po wypoczynku na łonie natury wybierzcie się z rodziną na poszukiwanie ukrytego w lesie kamienia Mackensena. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.